No więc zacznę od początku. Dlaczego zaczął pan dubbingować gry? Jak to się zaczęło po prostu? To jak gdyby naturalną koleją rzeczy było. Na początku gdzieś tam małe próby były, byłem zapraszany do małych rzeczy, do dubbingowania bajek różnych. To miało miejsce w Masterfilmie. To taka firma, która zajmuje się właśnie dubbingiem między innymi. I tam były moje początki. W związku z tym no, coraz większe zadania, coraz większe, a później na rynku pojawiły się gry, więc też ktoś wpadł na pomysł, że być może nadam się do tych gier i mój głos tam będzie w jakiś sposób pasował, będzie odpowiedni i coś z tego dobrego wyniknie. To myślę, że to jest właśnie bardzo proste, naturalne. Jedna praca, druga poleca, ktoś słyszy i mówi, no dobrze, no to może on. Czy doświadczenia, jakie pan zdobył w trakcie dubbingowania filmów, pomogły w dubbingowaniu gier, czy było na odwrót? Jak to wszystko wspólnie działało? I ja nie wiem, jakie prawa rządzą się takimi różnymi działaniami poza teatralnymi, powiedzmy, czy poza filmowymi, czyli podstawowymi jakby dla aktorów. Tych rzeczy na zewnątrz i pracy głosem w moim przypadku jest stosunkowo dużo. Tak jak mówię, nie wiem, ale myślę, że każde takie działania bardzo uczciwie, bardzo uczciwym podejściu każdego z nas, moim, owocują czymś tam na pewno. To jest przede wszystkim doświadczenie. Dubbing jest rzeczą trudną bardzo i nie wszyscy aktorzy czują się w tym dobrze. Coś ich pogania, czują za mało czasu, tu trzeba błyskawicznie reagować, tu trzeba patrzeć na timecode, ale też patrzymy, no musimy zagrać jakąś postać. Jest dużo takich rzeczy, które na początku, z tego co ja pamiętam, wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby przy tych wszystkich ograniczeniach, tym takim krótkim jak gdyby zdanku jednym, gdzieś jeszcze reakcje i tak dalej, a gdzie tu czas na zastanowienie i właśnie na zagranie czegoś. Jak się okazuje, można, trzeba się oswoić z tym wszystkim, ale to mówię, wymaga być może specyficznej grupy ludzi, która w tym się odnajduje i lubi to robić. Ja nie ukrywam, że mnie to fascynowało to od samego początku, intrygowało, jak to jest. Popełniałem wiele błędów na początku, do tej pory popełniam, nie jestem idealny, ale dzięki różnym ludziom, którzy pracują w tym fachu, no, doprowadzamy do takich, a nie innych efektów. Gracze to środowisko, które jest bardzo krytyczne wobec aktorów, którzy dubbingują gry. Postać bezimiennego jest stawiana na wzór i nierzadko słychać właśnie opinie, że nadał pan nową jakość tej grze poprzez swój dubbing. I jak przygotowywał się pan do tej roli? Przygotowania nie były zbyt długie z mojej strony, żeby nie powiedzieć, no, szczątkowe. To polega przede wszystkim na tym, że ponieważ ja nie znam gry, w której uczestniczę i to jest jak gdyby dopasowywanie się do tych poszczególnych sklejek, które słyszę w słuchawkach w oryginale, zazwyczaj w języku angielskim, no przede wszystkim. Słysząc tę postać, no oswajam się, słucham. Dla przykładu tam realizator mi podaje różne przykłady, jak on się zachowuje ta postać przy dużej jakiejś emocji, przy mniejszej i tak dalej. A oprócz tego oczywiście reżyser no gdzieś tam tłumaczy mi, o co chodzi w tej grze, na czym to polega, bo my nie robimy w grze, my nie podkładamy głosu, to nie jest typowy dubbing, że mamy ekran i widzimy postać, czy to jest kreska, czy to jest człowiek żywy. My nie widzimy gry i nie podkładamy bezpośrednio, tu i teraz, jeden do jednego, do tej postaci, która jest w grze. My po prostu zajmujemy się tylko i wyłącznie dźwiękiem. Czasami bywa tak, że trzeba nagrać tak zwaną setkę. Ona polega na tym, że no musimy się zmieścić dokładnie w tym czasie, w którym ta postać... Wynika to prawdopodobnie z tego, że to jest rzeczywiście tak zwana setka na ekranie. Ona nie może dłużej trwać, bo ta postać w tym momencie kłapie i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy weszli poza te ramy czasowe, no to byłoby niedobrze. To byłoby oszustwo i byłby błąd. Później to widać wszystko. I później to wszystko widać, także to wymaga pewnej dyscypliny, ale głównie jakby koncentruje się człowiek na tym, aby uchwycić charakter tej postaci, którą gdzieś ktoś tam nadał, a oprócz tego reżyser, który obejrzał sekwencje poszczególne, mówi, ale wiesz, no to możemy tak, możemy jeszcze trochę inaczej. Więc to nie jest takie no, na 100%, że musimy zmałpować jak gdyby tylko i wyłącznie to, co było już zrobione w innym studiu przez jakiegoś tam, powiedzmy, Anglika. Prawda? A jak wyglądała praca nad Wiedźminem? Bo z tego, co słyszałem, tam była dosyć niecodzienna sytuacja, bo aktorzy mogli ze sobą jakby dialogować, tak? To były przypadki, tak, dialogowali, natomiast ja akurat, tak, ja sam nagrywałem. Przy jakiej grze najlepiej pan się bawił podczas dubbingu? Jakieś niecodzienne sytuacje się zdarzały? No, wróćmy do tego Bezimiennego, no bo to była taka rzeczywiście
rzeczywiście praca. Ja bardzo, bardzo dziękuję za te miłe słowa, które niekiedy czytam w internecie o tej grze i o tym facecie, który to robił, tego bezimiennego, czyli o mnie. To fajne, jestem wdzięczny wszystkim za to. Dzięki. To znaczy, że ta praca została w jakiś sposób tam doceniona i dobrze zrobiona. Ale też mam odczucie, że to było bardzo fajne doświadczenie, bo to była pierwsza tak ogromna gra. To było, nie wiem, to kilogramy tekstu. Niebywale dużo, ale mnie się podobało. No to ileś tam dni nagrań było, przerywaliśmy z różnych powodów, no bo już po prostu aparat wymawianiowy no, przestał działać. On już nie wymawiał, nie artykułował, bo już człowiek nie był w stanie. Małe pomieszczenia zazwyczaj, niezbyt duże, wytłumione odpowiednio. Gorąco. Gorąco, pył, kurz przede wszystkim, naturalna rzecz. Sucho w gardle i już później się nie chce po prostu. Ale to nie, to wspominam jako bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie, ciekawą pracę i na pewno kiedyś będę musiał to już tak zupełnie na luzie zobaczyć i, no, i pograć. A czego nie lubi pan podczas dubbingowania gier? Ach, czego nie lubię? Nie wiem. Nie ma takiej rzeczy, której bym nie lubił, gdyby się zastanowić w tej chwili. Ja wiem, zaskoczył mnie pan, ale myślę, że pośpiechu ja nie lubię generalnie jakby to takiego, który by niszczył coś, co wymaga jakiegoś minimalnego skupienia chociażby. A czy są jacyś aktorzy, z którymi lubi pan współpracować podczas dubbingu, czy to jednak jest odcięte wszystko, że tak naprawdę nie robi to panu różnicy? Jeżeli chodzi o gry, no to tak jak mówię, to w większości, poza jednym tam przypadkiem być może, ale nie pamiętam już z kim, to nagrywałem sam. Jeżeli chodzi o dubbing, no to czasami nagrywa się wiele osób. Jak się dubbinguje tłumy i tak dalej, trzeba tam być w grupie, no to wtedy wiadomo, że spotykamy się w szerszym gronie. No ale też bywa, że we dwoje, troje i tak dalej, i tak dalej. My się wszyscy bardzo, bardzo dobrze znamy, aktorzy, którzy przychodzą do studiów dubbingowych. I to są zawsze bardzo fajne chwile, sympatyczne. Bardzo mile wspominam, czy to nagrania właśnie w masterfilmie, moje pierwsze, czy w starcie. Ja już nie będę tu wymieniał nazwisk, no z panią Elżbietą Jerzyską, no bardzo dużo tam nagrywałem i z kolei w starcie będę wspominał bardzo, bardzo długo Joasię Wizmur, z którą nagrywaliśmy parę rzeczy. Fenomenalna była reżyserka. No przede wszystkim Disneya bardzo dużo robiła i fantastycznie. I to wszyscy znamy te filmy. Pytanie już mniej związane z samymi grami, a bardziej z pana głosem. Kiedy zorientował się pan, że pana głos należy no, nie do przeciętnych? Ja się zorientowałem wtedy, kiedy ten głos zrobił się taki, jaki jest. Może nie dokładnie, jaki jest w tej chwili, ale niewątpliwie w okresie liceum, bo chodziłem do liceum ogólnokształcącego, a wcześniej tylko do podstawówki. Teraz to się zmieniło. Więc w okresie liceum już byłem po tak zwanej mutacji i no powiem szczerze, byłem troszeczkę niższy od innych barwowo. Ale to nie był jakiś szok, że tak powiem, dla ludzi obok. To spowodowało na pewno to, że wzięty zostałem przez moją polonistkę w liceum do uczestniczenia w różnych akademiach i recytowania różnych wierszy, czy mnie zaraziło, a później to już sam chodziłem na różne konkursy recytatorskie, nie tylko miejskie, wojewódzkie, jeździłem później gdzie indziej. Ale to już jest inna historia. To było naturalne bardzo, więc mówiłem nisko, bo taki miałem głos, taką miałem barwę i tak. Co ja mogę. Dziwiłem się tylko skąd, no bo wiadomo, że po mamie nie, a ojciec, mój ojciec nie miał wysokiego głosu, ale też nie był jakimś szalapinem w rodzinie, więc nie wiem po kim, no natura. Pytanie, na które nie musi pan odpowiadać, ale nie mogę się powstrzymać, żeby go nie zadać. Zdarzało się panu podrywać na głos? Jakby świadomość tego, że ma się taki, a nie inny głos, zawsze jest i to jest bzdura, że człowiek tam tym głosem troszeczkę tak sobie nie operuje specjalnie. A nawet jeżeli nie operuje, to wie, że ma taki, a nie inny i on działa, no bo on w jakiś sposób działa, on jest sympatyczny, miły i tak dalej. Więc mam świadomość, że on taki jest. Czy ja głosem chciałem za wszelką cenę coś tam uzyskać, kontaktując się z jakąś miłą dziewczyną? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie. Byłem chyba bardziej, myślę, stremowany i przerażony momentami, zawstydzony, żeby myśleć o czymś takim, że jakaś tam barwa zadecyduje o tym, że ja wyślę do niej sygnał, ona zemdleje i będzie moja. Nie, normalnie było. A jak ludzie reagują teraz na pana głos? Jak się chociażby, nie wiem, na zakupach zdarzają się jakieś reakcje? Nie, nie. Też to jest normalne, no a poza tym nie. Myślę, że nie.
Czasami, czasami ktoś mówi, o, pan ma jaki głos, ale to się zdarza naprawdę rzadko. Jak ogólnie patrzy pan na gry? Co pan o nich sądzi? Czy widzi pan dla nich jakieś szczególne miejsce w kulturze? Ja myślę, że gry mają już swoje miejsce, ogromne w swojej kulturze, poprzez chociażby no, statystyki. Gier jest masę, sprzedaje się tych gier coraz więcej, jak się okazuje. I w związku z tym, ponieważ no, technika idzie coraz bardziej do przodu, to te gry są coraz doskonalsze w sensie wizualnym, technicznym. Skomplikowanie bohaterów pod względem... Ja myślę, że to też na pewno, aczkolwiek troszeczkę wolniej. Myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o stronę techniczną, wizualną, to graficzną. Ale to też przyjdzie czas na to, żeby właśnie to pełnokrwiści... Stało się poważniejsze, stało się bardziej takie pełnokrwiste. Co nie znaczy, że w tej chwili to nie są jakieś postaci, które są zdecydowanie zarysowane, ale chyba tak bardzo grubą kreską póki co, prawda? A chodzi o to, żeby... Właśnie nie wiem, czy o to chodzi, no bo czasami o to chodzi właśnie, żeby była gruba kreska. No czasami też się zdarza, że jest pan osadzany w takich postaciach typowych Schwarz charakterów, gdzie są jakby właśnie pod jedną linią określani, to są bardzo prosto złożone postacie, charakterologicznie. Tak, ale to jakby też decydują o tym w pierwszym rzędzie ludzie, którzy obsadzają do tych gier, do dubbingu i tak dalej. No nie da się ukryć, że pewne głosy pewnych rzeczy, no ja nie mogę podkładać pod chłopczyka przed mutacją, prawda? Bo to głupio wyjdzie i po pierwsze sobie nie dam rady. To jest niemożliwe. A jeżeli chodzi o Schwarz charaktery, no to gdzieś tam może to pasować i to brzmieć odpowiednio. Ale to ja się tym jak gdyby nie zajmuję. To są ludzie, którzy obsadzają, więc oni znają mniej więcej, są wyczuleni na dźwięk, mają ogromne doświadczenie i oni wiedzą, że ten aktor o takiej barwie, o takich umiejętnościach czy owakich, on będzie do tego pasował idealnie albo prawie idealnie. I to jest ten proces, który później waży na całym przedsięwzięciu oczywiście. A czy pracuje pan w tej chwili nad jakimiś nowymi projektami? W tej chwili nie. Okej, dziękuję bardzo. Dzięki.